Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam, jak możecie zdobyć za darmo trzy przedmioty kosmetyczne, czyli emotkę, malowanie oraz heal-off. Wszystko to za darmo. Więc dla tych, którzy nie wiedzą, jakoś od połowy marca Fortnite odbywa się tak zwane święto latarni. Jest to powiązane z jakąś tam inną kulturą. Teraz nie pamiętam jaką. Ale ogólnie w ramach tego święta latarni pojawiły się te skiny w sklepie. No tam głównie w sklepie się te rzeczy działy. Tam była jakaś mapa kreatywna. I dzisiaj wystartowała kolejna rzecz. Mianowicie próby latarni. Nie jest to pierwszy raz, kiedy takie próby się odbywają. Są one co roku. Właśnie w trakcie tego święta i są one ponownie i ponownie można zdobyć za darmo jakieś przedmioty, więc to są te przedmioty, które możecie zdobyć, więc jest graffiti, wiem, emotikona, nieważne, graffiti, no takiej disco bomby, coś ala, tutaj macie malowanie i kill off. Wszystko to za free. Graffiti disco zawodnik, malowanie księżycowy spokój i kill off klinga nocy. Więc co musicie zrobić, żeby to odebrać? Żeby móc te nagrody zdobyć? Pierwsze, musicie wejść na tą stronę. Link do tej strony będzie w opisie tego filmu. Jak w pierwszej linijce opisu. Będzie link właśnie do tej strony. A jeżeli ktoś nie chce, to starczy, że wejdziecie na główną stronę Fortnite'a, wejdziecie w wiadomości i tam będzie też właśnie wiadomość o tym, o tych próbach latarni. Ale najprościej będzie właśnie wam z linku w filmie. Wchodzicie na tą stronę tutaj i klikacie zaloguj się. Dołączenie do prób latarni. Zezwól na używanie twojego konta Epic Games, byśmy mogli monitorować twoje postępy w grze i naliczać punkty w próbach latarni. Klikamy zaloguj się. I jak widzicie, w tym momencie mnie zalogowało automatycznie, dlatego że jestem już zalogowany na głównej stronie Fortnite. Jeżeli wy nie jesteście zalogowani na głównej stronie Fortnite, no to normalnie wyskoczą wam, wiecie, będziecie musieli wybrać sposób, jaki chcecie się zalogować, no i normalnie podać login i hasło. Jeżeli macie logowanie dwuetapowe, to również zostaniecie poproszeni o ten kod albo z aplikacji uwierzytelniającej, albo z maila, w zależności jak tam macie to ustawione. Kiedy już się zalogujecie, to wyskoczy wam właśnie takie okienko: cześć, wasza nazwa użytkownika. Graj w Fortnite, zdobywaj odznaki, zgarnij nagrody w grze. Klikamy zaczynajmy. I wam wyskoczy jeszcze jedno okienko, mianowicie, że odblokowaliście już te graffiti. Ponieważ graffiti jest za, jak widzicie, za samo zapisanie się do tych prób. Czyli po prostu za zalogowanie się na tej stronie. Teraz, co musicie zrobić, żeby zdobyć malowanie oraz heal-off? Więc musicie zdobyć łącznie 11 odznak, żeby zdobyć i malowanie, i heal-off. Żeby zdobyć samo malowanie, potrzebujecie 6 odznak. Natomiast na heal-off potrzebujecie ich 11. Teraz co zrobić, żeby takie odznaki zdobywać? Tutaj widzicie, za każde... czekajcie... Za każde 5 przetrwanych kręgów burzy w Fortnite zdobywacie jedną odznakę. Czyli musicie po prostu grać i przetrwać kręgi burzy. 5 kręgów burzy to jest jedna odznaka. Czyli robiąc szybką matematykę, żeby zdobyć 11 odznak, czyli wszystkie i odblokować wszystkie te nagrody, musicie łącznie przeżyć 55 kręgów burzy. I to, co jest ważne, tutaj pisze: przetrwaj kręgi burzy w Battle Royale, zero budowania Battle Royale, rankingowym Battle Royale lub rankingowym zero budowania.
nie dotyczy innych przygód Fortnite. Czyli to możecie robić tylko w głównych trybach Fortnite'a. No i możecie to robić albo w zwykłych trybach, albo w grach rankingowych. W innych trybach nie będzie wam się to zaliczało, ani na mapach kreatywnych, ani w naparzance, ani w jakichś, nie wiem, się pojawią jakieś na przykład tryby okresowe czy coś, bo teoretycznie podłogi to lawy już nie ma, ale wiecie, o co chodzi. Tylko w tych czterech, powiedzmy, głównych trybach można to wykonywać. Tutaj macie postęp do następnej odznaki. I po prostu działa tak, że jak zagracie mecz, to tutaj to pisze. Aktualizacja punktacji może potrwać do godziny od meczu lub prośby o aktualizację. Czyli jeżeli zakończycie mecz, wejdziecie tutaj i ten postęp się nie zrobi, to nie znaczy, że wam tego nie zaliczyło, że ten, tylko musicie chwilę poczekać, bo to nie zawsze zaskakuje od razu po zakończeniu meczu. Też na bieżąco z meczem. Bo to jest to, że wiecie, musi tak jakby... To musi zostać wysłane do serwera, serwer to musi przetworzyć i dopiero zaktualizować wasze... wasz postęp tutaj na z tej stronie internetowej. I tu właśnie też macie przycisk, którym możecie wymusić te sprawdzenia. Jeżeli... teoretycznie powinno się to robić same, ale możecie na przykład wyjść po meczu, nie wiem, po chwili po prostu próbować na przykład klikać to i sprawdzać, czy wam się to zaktualizowało, czy nie. No i w sumie tyle. Naciśnięcie przycisku zwiększy priorytet aktualizacji twoich statystyk. Tutaj pisze, kiedy była ostatnia aktualizacja statystyk. No i tak jak mówiłem tutaj, jeszcze raz, graffiti dostajecie za same zapisanie się do prób, czyli za zalogowanie się. Malowanie zdobywacie za 6 odznak, a kill off zdobywacie za 11 odznak. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio na konto Epic odbiorcy w ciągu godziny lub w czasie niezbędnym firmie Epic do ich przekazania. I to, co jest też ważne, tutaj macie, ile zostało czasu na wykonanie tego. No i niestety czasu za wiele nie ma, gdyż jak widzicie, zostały 4 dni, 12 godzin i 21 minut w momencie, kiedy to nagrywam. Czyli robiąc szybką matematykę, no to wyjdzie wam, że czas jest do 8 kwietnia. Zaraz potwierdzę. Zaraz to potwierdzimy. Jakby ktoś chciał, to właśnie tutaj jest ta wiadomość o tym. Po prostu wtedy klikacie tutaj i przenosi was też na tą stronę, od razu was przeniesie. I tak, do godziny 5:59 8 kwietnia. Do 8 kwietnia, czyli do poniedziałku. Do przyszłego poniedziałku, do godziny 5:59 macie czas, żeby to odblokować, ale nie jest to trudne, bo to jest tylko 5 kręgów burzy na jedną znakę, 55. Jak ktoś... Nie musicie się nawet za bardzo wysilać, tak? Po prostu normalnie gracie, staracie się jak najdłużej przeżyć i tyle. A nagrody... No wiadomo, za darmo to zawsze warto. Więc to by było chyba wszystko. Najważniejsze informacje o tym. Więc no. No, więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnych. Na razie.